pierwszy dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Regina, należę do Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, założonego przez czcigodnego sługę Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego. Słowo nowenna pochodzi od łacińskiego słowa novem, 9. Jest to nabożeństwo o charakterze błagalnym lub dziękczynnym lub wielbiącym ku czci Boga lub Matki Bożej lub jakiegoś świętego, trwające 9 dni albo 9 tygodni albo 9 miesięcy albo 9 lat. Pierwszą taką modlitwę opisują Dzieje Apostolskie. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wiele razy ukazywał się apostołom, udzielał im różnych nauk, między innymi podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, to znaczy Ducha Świętego, o którym wcześniej wiele razy mówił. Apostołowie byli świadkami wniebowstąpienia Pana Jezusa. Gdy już zostali sami, Dzieje Apostolskie tak opisują dni następujące bezpośrednio po wniebowstąpieniu. Wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Ta mała wspólnota, pierwsi członkowie Kościoła, trwali na modlitwie 9 dni. Wynika to z informacji zawartych w Dziejach Apostolskich. Pan Jezus wstąpił do nieba 40 dni po zmartwychwstaniu, a w 50 dniu po zmartwychwstaniu zstąpił Duch Święty. O przyjście Ducha Świętego modlili się więc 9 dni. Po modlitwie tej małej grupy zstąpił Duch Święty. Najpierw słyszeli szum wiatru, a potem nad każdym ukazał się jakby język ognia. Kiedy wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co ma znaczyć? Mówili jeden do drugiego.
Wszyscy byli bardzo zdziwieni, nie rozumieli, co się dzieje. A święty Piotr, napełniony mocą Ducha Świętego, wygłosił takie kazanie, po którym nawróciło się 3000 ludzi. Ogromny sukces. To mówił ten sam Piotr, który we Wielki Piątek zaparł się ukochanego mistrza, a teraz staje przed tłumem ludzi, tych, którzy mieszkali w Jerozolimie, tych, którzy do niej przyszli na święta i odważnie głosi. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Kościół każdego roku uroczyście obchodzi pamiątkę zesłania Ducha Świętego w 50. dniu po zmartwychwstaniu, a do uroczystości zesłania Ducha Świętego, jak już mówiłam, przygotowuje się przez nowennę. Kościół kontynuuje tą modlitwę i my dziś, teraz, możemy włączyć się w pewnym sensie w tę pierwszą nowennę, którą odprawiali w Wieczerniku Jerozolimskim apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusa. Może jest to mało znane święto. Bliższe jest nam Boże Narodzenie, Wielkanoc, może nawet święto ku czci patrona Kościoła w rodzinnej parafii, czyli odpust. Ale zesłanie Ducha Świętego i jeszcze nowenna? O tym się mało słyszy. To nie jest znane, popularne święto, ale warto je dobrze przeżyć i dobrze się do niego przygotować. W czasie tych refleksji postaram się przedstawić różne modlitwy do Ducha Świętego, ludzi, którzy w szczególny sposób modlili się do Ducha Świętego. Dziś posłuchajmy modlitwy, której Karola Wojtyły nauczył jego rodzony ojciec. Tak to wspomina Ojciec Święty. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się do Ducha Świętego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił. Jeszcze dziś słyszę jego głos. Po latach Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele świętej Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim szukał rady u Ciebie i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Świętego Jana Pawła II do modlitwy do Ducha Świętego zachęcił jego własny ojciec. Proszę tą zachętę przyjąć do siebie i też się modlić do Ducha Świętego, albo słowami jakiejś modlitwy, albo własnymi słowami.